rajd rzeszowski. To chyba najlepszy rajd w mojej karierze dotychczasowej. Udało się wygrać klasę. Pierwszy dzień naprawdę bardzo dobry. Dzisiaj trochę taki jestem zły też dla siebie, bo odpuściliśmy i odcinki Lubenia i czuliśmy się tam pewnie. Auto nam się bardzo grzało, naprawdę bardzo mocno odpuściliśmy, ale tym samym koledzy z tyłu zaczęli nas naciskać. No i niepotrzebny stres, tak? Mogliśmy to bardzo fajnie kontrolować dzisiaj, a tego nie zrobiliśmy, więc jakby nauczka na przyszłość, że pierwszego i drugiego dnia należy się ścigać, a nie dowozić. Dziękuję. Specy od aut rajdowych potrafią także zbudować takie cudeńka. Następna załoga u nas na mecie. Załoga Suchorzebski-Martynek. Witamy serdecznie. Wszyscy mówią o przygodach na rajdzie rzeszowskim, więc zdziwiłbym się, jakbyście powiedzieli, że nie mieliście przygód. Mieliśmy przygody i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dojechaliśmy do mety, ponieważ naprawdę rajd był bardzo ciężki w tropikalnych warunkach, a udało się wygrać klasę, także jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy w takim razie bardzo, cieszymy się, że jesteście na mecie rajdu rzeszowskiego. Są oczywiście puchary, dlatego załoga jeszcze od nas nie ucieka. I to jest oczywiście pierwsze miejsce w klasie 4F. Wielkie gratulacje, zwycięstwo w klasie 4F dla załogi Suchorzebski-Martynek z Automobil Klubu Morskiego w Fordzie Fiesta. Załoga Suchorzebski-Martynek, auto numer 41 Ford Fiesta, zwycięstwo w klasie 4F i jednocześnie 18 miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu rzeszowskiego. Szampan został na dachu, ale na szczęście członkowie ekipy szybcy, mają refleks, to się chwali. Dziękujemy bardzo, gratulujemy jeszcze raz i zapraszamy za rok.